Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Jarosław Gowin, lider ugrupowania Polska Razem. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. W sondażach dosyć słabo wypadacie, Panie Prezesie. No, Panie Redaktorze, wczoraj był sondaż, w którym jeżeli uwzględnić zdecydowanych, mamy 4%, czyli ocieramy się o próg wyborczy, przy czym z istnienia partii Polska Razem zdaje sobie sprawę zaledwie 1/4 Polaków. Ja mam rozpoznawalność 90%, partia zaledwie 20 parę, co oznacza, że jeżeli w kampanii wyborczej my zwiększymy tę rozpoznawalność, to powinniśmy też zdecydowanie poprawić wynik. To dlaczego ta rozpoznawalność jest jeszcze taka niska? Dużym kłopotem dla wszystkich mniejszych partii jest Ukraina. To, że media, opinia publiczna skoncentrowały uwagę na problematyce ukraińskiej ze zrozumiałych zresztą powodów. Natomiast dla zupełnie nowej partii, takiej jak nasza, no to jest kłopot dodatkowy, bo te tygodnie, które mieliśmy poświęcić na zwiększanie naszej rozpoznawalności, na uświadamianie mieszkańcom Opola, Brzegu, Kędzierzyna, że nowe ugrupowanie istnieje, no one zostały z tego punktu widzenia stracone. Czyli Ukraina przykryła nowe ugrupowanie Jarosława Gowina. Ukraina przykrywa w ogóle życie, wewnętrzne życie polityczne. Dla wszystkich mniejszych partii to jest problem. Dla nas również, ale jestem spokojny o to, że w kampanii wyborczej, dzięki dobrym kandydatom, dzięki ciekawemu programowi, my zwiększymy tę rozpoznawalność i poprawimy wyniki. Nie ma szansy na podwojenie tego wyniku przez współpracę z Solidarną Polską. Rzeczywiście Solidarna Polska wielokrotnie składała nam ofertę wystawienia wspólnej listy. To spotykało się raczej z pewnym sceptycyzmem z mojej strony ze względu na różnice programowe, ale kiedy w ubiegłym tygodniu Zbigniew Ziobro spotkał się ze mną i po raz kolejny przedstawił mi tę propozycję, odpowiedziałem, my nie jesteśmy partią wodzowską. Ja się odwołam do działaczy Polski Razem. Jeszcze prowadzimy takie szerokie konsultacje. Jak na razie wynik tych konsultacji jest jednoznaczny. Zdecydowana większość polityków Polski Razem, działaczy tutaj w Opolu, na Dolnym Śląsku, w większości innych regionów mówi, że powinniśmy iść do tych wyborów samodzielnie. Czyli ważniejsze jest, że tak powiem, mieć dobre miejsca na listach wyborczych, czy różnice programowe? Różnice programowe. My jesteśmy ugrupowaniem, które zdecydowanie stawia na przedsiębiorczość, na usuwanie barier biurokratycznych, na obniżanie podatków. Natomiast Solidarna Polska w sprawach gospodarczych ma taki program, nie chcę, żeby to zabrzmiało złośliwie, ale raczej socjalistyczny. Czyli dwóch byłych ministrów sprawiedliwości się nie dogada, przynajmniej przed wyborami do Europarlamentu. Nie sądzę, żeby takie porozumienie bez silnej wspólnej podstawy programowej miało sens. Uważam, że pokazalibyśmy, że jesteśmy raczej związkiem zawodowym polityków, którym zależy na stołkach w Brukseli, a nie na tym, żeby realizować cele i program ważny z punktu widzenia normalnych Polaków. A jak były minister sprawiedliwości pan ocenia propozycję zreformowania kodeksu karnego i ograniczenia tych kar w zawieszeniu? No, trudno, żebym oceniał inaczej niż bardzo pozytywnie, bo to była moja inicjatywa, kontynuowana przez ministra Biernackiego. W Polsce 2/3 wyroków to są wyroki w zawieszeniu. Bardzo często to są wielokrotne kary w zawieszeniu. O ile sobie przypominam, dwóch rekordzistów miało po blisko 30 takich dzisiaj wyroków. Dzisiaj doczytałem, rekordzista 33, a inny zawodnik 26 wyroków w zawieszeniu w ciągu jednego roku zdobył. No właśnie. To jest kpina ze sprawiedliwości. Ja jestem jak najdalszy od tego, żeby pakować więcej ludzi do więzień. Polskie więzienia i tak trzeszczą w szwach. Natomiast są te tak zwane kary wolnościowe. Tutaj myślę, że na ulicach Opola dobrze przyjęte byłoby to, gdyby ktoś, kto jest złapany na jeździe pod wpływem alkoholu, zamiast dostawać fikcyjną tak naprawdę karę w zawieszeniu, posprzątał tę ulicę. Prace społeczne
dozór elektroniczny, wyższe grzywny. Wyższe grzywny to jest właściwy kierunek zmian w kodeksie karnym. Jak porozmawiamy ze służbą więzienną, to się okazuje, że jest problem z organizacją tych prac społecznych. To bo to trzeba wyposażyć w jakiś tam sprzęt, dajmy na to miotłę, młodzież ochronną, roboczą takiego delikwenta. To prawda, dlatego te prace społeczne wymagają współpracy z samorządem, ale kiedy ja byłem ministrem sprawiedliwości, mówiłem jednoznacznie, gotów jestem ograniczyć środki na więziennictwo, nawet o kilkaset milionów, przekierować te środki do samorządów, tak żeby one miały finansowy bodziec do współorganizowania takich prac społecznych. To może taki skazany sam, że tak powinien ponosić koszt przystosowania go do tej pracy, do wykonywania kilkudziesięciu czy kilkuset godzin pracy społecznej. Bardzo dobry pomysł, tylko oczywiście tutaj w każdym przypadku decyzja musiałaby należeć do niezawisłych sędziów. I ubrać go w kamizelkę taką odblaskową z paragrafem z tyłu, za który jest skazany? Ja nie chcę nikogo stygmatyzować, tym bardziej, że takie oznaki w tej części Europy źle się kojarzą, ale naprawdę nie ma najmniejszego sensu, żeby z jednej strony za dosyć błahe przestępstwa, a czasami nawet za wykroczenia, kierować na przykład młodych ludzi do więzień, oni wychodzą stamtąd zdemoralizowani, a z drugiej strony no nie można tolerować sytuacji takich, o których pan mówi, że ktoś dostaje 33 wyroki, wszystkie na w zawieszeniu. To był problem z Marcinem Pej, z aferą Ambergold. On był wielokrotnie karany za każdym razem w zawieszeniu. Gdyby któryś z sędziów, którzy orzekali w jego sprawach, zerwał z tą rutyną, która jest niestety dosyć powszechna w środowisku sędziowskim, ukarał go karą bezwzględnego więzienia, bo akurat on na to zasłużył, nie byłoby afery Amber Gold, a dziesiątki tysięcy Polaków nie straciłoby swoich oszczędności. Panie prezesie, mówiliśmy już trochę o Ukrainie, chciałem wrócić do tego tematu, bo to jest najbardziej gorący temat w ostatnich tygodniach, może nawet miesiącach. Dzisiaj wyczytałem, że Brytyjczycy przyślą myśliwce, które będą patrolować u nas niebo. Przyślą je za miesiąc. No, panie dyrektorze, cała reakcja świata zachodniego ma charakter symboliczny, ale raczej w złym tego słowa znaczeniu. Ani Stany Zjednoczone, ani Unia Europejska nie potrafiły stawić czoła bardzo takiej agresywnej polityce prezydenta Putina. Ja nie mówię o stawianiu czoła w sensie militarnym, bo to byłby absurd, ale w sensie dyplomatycznym. A proszę wziąć pod uwagę chociażby ofertę pomocy finansowej dla Ukrainy. Wiadomo, że ten kraj, żeby nie zbankrutować, potrzebuje od razu kilkudziesięciu miliardów euro. Co oferuje Europa? 11 miliardów na przestrzeni kilku lat. Niestety pod tym względem mam wrażenie, że Polska wysforowała się zanadto do przodu i zostaliśmy zostawieni sami sobie. Wracając do tych Brytyjczyków, no, przyślą nam myśliwce za miesiąc. Czy na takim sojuszniku można polegać? Tu się przypomina rok 39. Na szczęście ja się nie spodziewam eskalacji konfliktu militarnego, ale reakcja naszych sojuszników zachodnich to jest najlepszy dowód na to, że trzeba rozwijać własną armię, własny przemysł zbrojeniowy. No nie może być tak, że zdolności obronne Polski sprowadzają się do tego, że możemy przez 3 dni bronić dostępu do Warszawy. To rzeczywiście przypomina rok 39. Tymczasem Unia Europejska nakłada sankcje na 21 osób, 21 urzędników oraz wojskowych z Rosji, a Putin jakby nigdy nic, spokojnie sobie anektuje Krym. A dziwi się pan, że on tego typu sankcje przyjmuje? Putinowi nie, nie dziwię się absolutnie. No, to są działania, które tak naprawdę ośmieszają Unię Europejską i niestety dowodzą, że dla dużej części krajów europejskich, na czele z Niemcami, Francją, Wielką Brytanią, relacje gospodarcze z Rosją są ważniejsze niż ograniczanie wpływów tego imperializmu rosyjskiego, bo my tutaj w Polsce nie mamy złudzeń, pewnie ani pan redaktor, ani ja, ani nasi telewidzowie, że to się nie skończy na Krymie. Właśnie chciałem o to zapytać na koniec. Czy Krym to będzie koniec, czy to jest tylko przystanek? Nie, Krym to jest przystanek, to jest etap. Dalej będą próby destabilizowania Ukrainy, być może przejęcie jakiejś formy kontroli nad tą wschodnią częścią Ukrainy. W kolejce jest Mołdawia, potem są kraje nadbałtyckie. I znowu, ja tutaj nie mówię o perspektywie
militarnej aneksji tych krajów, ale o perspektywie o zagrożeniu takiej, taką wewnętrzną destabilizacją i podporządkowaniu wpływom rosyjskim. Tym trochę czarnym albo czerwonym, jak to woli, scenariuszem kończymy rozmowę. Ale dziękuję bardzo. To jest realistyczny scenariusz, niestety. Dziękuję bardzo. Jarosław Gowin, lider Polski Razem, był moim gościem. Dziękuję.